Bardzo serdecznie wita się z Państwem Krystyna Kiwacz w Telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. A moim Państwa gościem jest dzisiaj gość specjalny, ksiądz Piotr Glas. Witamy księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Witam Panią i wszystkich naszych słuchaczy. Na wieki wieków. Amen. My również księdza bardzo serdecznie witamy. Księże, dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat naszego stanu, naszego kościoła. Kościół kulturowy i otwarty. Czy to droga w przyszłość, czy raczej upadek? Powie Pani, chciałbym rozpocząć może od czegoś bardzo śmiesznego, bo ja nie czytam normalnie wpisów, ale akurat kolega mi przysłał wpis i mówi: przeczytaj, tylko zanim zaczniesz czytać, to usiądź. To był wpis pod jednym z naszych ostatnich wywiadów. I ktoś napisał takie słowa: bardzo lubiałam tego księdza słuchać, ale szkoda, że już nie żyje. Ojej. No więc, w tej chwili jestem i żyję. Jestem w pełni sił i mam nadzieję, że będę mógł coś powiedzieć do ludzi i odpowiedzieć na pytania, może powiedzieć coś więcej. Dzięki Bogu, no, że jeszcze księdza mamy. Mhm. Jeszcze jestem. Tak. Jeszcze mi ciężarówka nie rozjechała, nie poślizgnąłem się na bananie. Jeszcze mogę mówić. Tak, no rzeczywiście, no następny taki był też przyjemny wpis, chyba już po ostatnim już naszej rozmowie było, no ten ksiądz Glas tak już bardzo posiwiał, nie? No, rzeczywiście na to wszystko, co się patrzymy i co przeżywamy, to jest rzeczywiście, można osiwieć, jak to się mówi kolokwialnie, i można się załamać, tak jak kiedyś mówiłem już w jakiejś tam konferencji, nie wiem której, pisałem w książce, jak ten stary ksiądz proboszcz, który już po prostu miał takie kłopoty, problemy, już całą parafię na głowie, wszystko było nie tak, swoje jakieś osobiste, i tak przyszedł już taki kompletnie załamany do kaplicy swojej i tak mówi: Panie Jezu, żebyś Ty wiedział, co ja wiem, to byś się załamał, nie? No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Pan Jezus wie o wiele więcej niż my wiemy, mimo że ta sytuacja jest tak bardzo dzisiaj skomplikowana. No wiem, że są takie też tęsknoty za tym kościołem, może pierwotnym kościołem, który czytamy w Dziejach Apostolskich, tych chrześcijanach, którzy w jakimś momencie spotykali Pana Jezusa. No i to przekazywali tą wiarę osobiście, spotkali Chrystusa albo za przyczyną czyjego świadectwa, czyjejś innej wiary. I dzięki ich świadectwu zaczęli zmieniać swoje życie i to było piękne. To jest właśnie to, do czego Kościół został powołany. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, idźcie, dawajcie świadectwo swoim życiem. Ludzie pod wpływem apostołów, potem ich uczniów, potem następnych wyznawców Chrystusa zmieniali swoje życie. Nie tylko fascynowali się Jezusem, ale dokonywała się głęboka zmiana w ich życiu. I tak było, jak wiemy, na samym początku. Ja to bardzo lubię takie określenie nowa droga. Zanim ich nazwano chrześcijanami, to nazywano tych, którzy szli za Jezusem, nową drogą, czyli zupełnie coś nowego w życiu. Coś starego odrzucam, a zaczynam, wie Pani, nowy styl życia, kompletnie nowy styl życia. To nie jest tylko chwalenie Boga ustami, chodzenie tam na spotkania, ale zmieniam całkowicie swoje życie, swoje serce, nastawienie do Boga, swoje życie moralne. No i wiemy, o co chodzi, prawda? To nowa droga. I polegało to na tym, pamiętam jeszcze, że zawsze nas uczono na spotkaniu z Chrystusem, tego prawdopodobnie, co brakuje w życiu wielu chrześcijan. Chrześcijan, którzy gdzieś w swoim życiu naprawdę nie spotkali się z żywym i z prawdziwym Jezusem, nie przeżyli tego chrześcijaństwa. To, co protestanci nazywają born again, prawda, narodzić się na nowo. Czyli oni oczywiście mówią, no przejdźcie do nas, spotkacie Chrystusa. No i ludzie bardzo często mówią, pewnie jak i u was, i u nas, ci protestanci, narodziłem się na nowo. Oczywiście wiemy, że u nas jest born again, czyli narodzić się na nowo, ale to chodzi o chrzest. Jestem ochrzczony, narodzę się, nowe życie dostaję w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, a nie to, że poznaję Chrystusa. U nas niestety bardzo dużo jest tego
sentymentalizmu, tego przywiązania się do obrzędów i to najbardziej dzisiaj kuleje, że to bardzo chyba bardzo właśnie też i widzimy po tych wszystkich wydarzeniach, po tym, co dzieje się na świecie, w Kościele, że zaczyna się to wszystko polaryzować. Coraz bardziej widzimy ludzi, którzy poznali Chrystusa, którzy żyją Chrystusem. Jak to się mówi, obojętnie co się dzieje na świecie czy w Kościele, ja jestem przy Chrystusie. No i ci ludzie, którzy dzisiaj spadają jak zgniłe gruszki z drzewa. No szczególnie teraz to przychodzi na święta, to widać, prawda? Ludzie, którzy mówią, no jak to świąt nie będzie, no nie będzie takich świąt, nie będzie takiej wigilii, nie będzie takich uszy z grzybkami, prawda? Czy to naprawdę jest ważne? Nawet to drzewko jest piękne, ale czy to jest naprawdę ważne w Bożym Narodzeniu? Czego nam naprawdę brakuje dzisiaj w wielu miejscach, to jest Kościół żywy. To jest Kościół, gdzie ludzie naprawdę przeżywają swoją wiarę. I dlatego, wie Pani, w tej chwili dokonuje się ta polaryzacja wśród tego tłumu, które były w kościołach. Nie? Oczywiście część ludzi mówi, słyszałem takie głosy, że o, COVID przejdzie, wszystko wróci do normy. I takie okłamywanie siebie, że no oczywiście wrócą dalej te tłumy, już jest szczepionka prawie na zakręcie, więc wszystko będzie dobrze. Ale część ludzi, a szczególnie duchownych, którzy mają głowę na karku, mówią, zaraz, hola, to nie tak jest prosto i jak nam się wydaje, że ci ludzie od razu wszyscy wrócą, że wszystko będzie tak jak było, ponieważ będzie na pewno inaczej. To już nie będzie ten sam świat, nie będzie ten sam Kościół. I myślę, że coraz bardziej będziemy musieli dokonywać tego wyboru. No, zaczęło się dzisiaj Kościół, Jezus powiedział, bądźcie solą ziemi, bądźcie światłością świata. No, jeżeli sól straci smak, to na co ona się będzie przydawać? Ja nigdy nikogo nie rozumiałem, jak to sól może stracić smak. No przecież możemy ją trzymać tysiące lat i smaku nie straci. Ale jak pamiętam, kiedyś tłumaczono mi jeszcze na wykładach, że Izraelici, Żydzi raczej trzymali w takich woreczkach tą sól, to były kryształki i maczali w jakiejś potrawie. Jeżeli oczywiście ta sól nie była dobrze oczyszczona, zaczęła się powoli rozpuszczać, zostawiały tam tylko w środku kamienie i zostawała ona wyrzucona na drogę. To takie ładne było wytłumaczenie, że sól utraci swój smak. Ale Jezus to powiedział do nas, do Kościoła, do swojego Kościoła. Jeżeli utracicie smak tej soli, która jest tak potrzebna, no to kim wy właściwie będziecie? Będziecie się nadawali na podeptanie przez ludzi. No, czy dzisiaj nas nie deptają? Czy dzisiaj nie mówią do nas, wie Pani, naprawdę obraźliwych rzeczy? No i to samo jest światłem. Jeżeli światło nie daje światła, to na co ono się nadaje? No to kim my właściwie jesteśmy? Organizacją partyjną? Stowarzyszeniem jakichś tam filantropów? Czy jakichś innych od spraw biednych? Są organizacje świeckie. My nie jesteśmy od biednych tylko. My jesteśmy od głoszenia Słowa Bożego, zbawienia ludziom, a nie tylko usługiwania biednym. To jest gdzieś tam w celu Kościoła. Ale jeżeli głosimy tej Ewangelii tak mamy, no to mamy to, co naprawdę mamy. No, dla mnie było takim wielkim szokiem, kiedy ktoś mi przysłał SMS-a z takim zdjęciem plakatu kościoła, który był w płomieniach. Taki plakat był. I był podpis taki. Jedyny kościół, który oświeca, to ten, który płonie. Ja tak to przeczytałem i na chwilę nie chwyciłem. Jedyny kościół, który oświeca, to ten, który płonie. Tak o nas mówią. No więc też mamy swój wyrzut sumienia. To dlaczego my nie świecimy innymi rzeczami? Moralnością wysoką, dawaniem przykładu, życia z tym, czego nauczamy. Jeżeli wrogowie o nas mówią z taką podłością, że jedyny kościół, który będzie nas oświecał, to ten, który będziemy podpalać. No i podpalają we Francji, no nie daj Boże, jeszcze w Polsce się nie zaczęło, no ale u was to samo było. Więc jedyny kościół, który podpala, jaki to jest wyrzut, powinien być dla nas sumienia, prawda? Jaki to powinien być dla nas wyrzut sumienia? Dlatego, wie Pani,
Dzisiaj musimy naprawdę zrobić rachunek sumienia, bo ludzie z tym, co ja się otaczam, z tym, co widzę, z tym, co czytam, a czytam i z prawa, i z lewa sceny kościelnej, dzisiaj ludzie tracą wiarę. To nawet, których ja znam, którzy byli gorliwymi katolikami, księże, no ratuj nas, bo my już naprawdę nie wiemy, o czym tym wszystkim chodzi, co mamy robić, gdzie jest ten błąd. Przecież ja ten Kościół tak bardzo kochałem, czy kochałam, ale co się w tej chwili z tym Kościołem stało? Ja mówię, wie Pani co, no Jezus sam powiedział, kto jest bez winy, niech rzuci kamień. Każdy z nas ma jakąś winę. Jesteśmy członkami Kościoła. Ja jestem wiernym chrześcijaninem, może jestem księdzem, ale tak, Pani, tak jak miliony innych ludzi, idziemy za Chrystusem i jedziemy na tym samym wózku, w tym samym kierunku. I o czym chcę powiedzieć? Każdy z nas ma, tak obrazowo powiedzieć, swoje szambo. Każdy człowiek ma swoje szambo. Czy te szambo jest mniejsze, czy większe, prawda? Każdy ma jakieś takie rzeczy, które chciałby w życiu zapomnieć. Chciał, żeby nigdy się to w życiu nie stało. I to szambo jest. I jeżeli tego szamba się nie uporządkuje, jeżeli to szambo nie będzie pod kontrolą, nie będzie się go oczyszczać, to w ten czas to szambo stanie się dla nas naprawdę wielkim problemem. Dlatego jeżeli narobiło się tego szamba w Kościele dzisiaj, a narobiło się poprzez naszych braci wyższych stopni, niższych i świeckich i duchownych, no więc wie Pani, kto jest pod kątem tego szamba? To nie ja to szambo kontroluję, ale robi to szatan. I on robi to dzisiaj, to co robi. Ja nieraz ludziom tłumaczę i mówię, widzisz, to on rzuca granaty tego szamba i rozpryskuje się wszystko na całej kości. On to robi w swoim czasie, kiedy chce. On jest, Bóg widocznie tak zezwoli mu, że jest pod kontrolą. I co chwilę widzimy eksplozja. Co jakiś czas ludzie mają chwilę oddechu, jakby zapominali, bum, znowu coś wybucha. Ponieważ szambo nie jest oczyszczone. Tak jak mówiłem o naszych personalnych szambach, prawda? Człowiek na przykład chce uciec od siebie, chce zapomnieć, chce zacząć nowe życie, wyjeżdża gdzieś na jakieś wakacje, wyjeżdża, w ogóle zmienia życie, ale całość swojego życia, ale to szambo musi ze sobą wziąć. I gdziekolwiek będzie mieszkał, czy w Polsce, czy w Ameryce, czy na Jamajce, czy w jakichś najpiękniejszych miejscach świata, on ze sobą to szambo weźmie. Z tym szambem trzeba sobie poradzić, proszę Panią. I dlatego nie umiemy z tym robić. Tak samo w większym wymiarze jako Kościół. I teraz on rozgrywa karty. On wrzuca te granaty. No, w Anglii to się nie mówi, nie wiem, czy u Was tak się mówi, ale to jest shit hits the fan, czyli rzucić odchody na kręcący się wiatrak. No to wiemy, że jeżeli się coś rzuci na ten kręcący się wiatrak, to się wszystko rozbryzguje. I szatan w tej chwili to właśnie robi. W swoim czasie, kiedy chce i śmieje się z nas. Ale przy tej okazji wykańcza każdego z nas psychicznie. Bo mamy już dość i mówimy, no już więcej nie dam rady, już więcej nie mogę o tym słuchać. Nikt nic nie robi. Tyle brudu od samej góry do samego dołu. Prawda? No oczywiście, jak powiedziałem, pierwszy musimy zobaczyć na swój brud, na swoje podwórko, bo każdy z nas każdy z nas jest grzesznikiem, ale równocześnie zadajemy sobie pytanie, dlaczego nie potrafimy się oczyścić, dlaczego nie potrafimy stanąć w prawdzie. No, słuchałem księdza profesora Oko ostatnio z naszego wywiadu i jechałem samochodem, miałem włączony ten wywiad, to powiem Pani, że w połowie na chwilę wyłączyłem, bo zaczęło mnie mdlić. No, ksiądz profesor jest autorytetem i mówi prawdę. To nie są jakieś teorie spiskowe. To jest takie szambo, jeżeli ktoś mówi, że 40 chyba procent czynnych homoseksualistów wśród kapłanów od samej góry, od Watykanu po same doły. I człowiek mówi, no Chryste Panie, no ja jestem w tej instytucji kapłanem i Pani jest, czy ludzie, którzy nas teraz słuchają, są członkami Kościoła. Dlaczego nie możemy się, dlaczego to tak jest? A w którymś momencie wiemy, że właściwie jedyną osobą, która może to oczyścić, jest Pan Bóg. Bo my już właściwie zabrnęliśmy tak daleko, że już właściwie tak po ludzku, to wie Pani, nie ma tej nadziei. My nie, po prostu nie potrafimy tego zrobić. Musi dojść do Bożej interwencji. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą
którą dzisiaj bardzo ludzi niepokoi i przytłacza, przydusza w tej wierze, bo nie mamy wpływu na to, co jutro będzie w wiadomościach, co jutro znowu wybuchnie, jaki kolejny skandal. I to autorytety jeden po drugim padają. Jeden za drugim, od samej góry, prawda, od Watykanu, ale patrząc na decyzje, na zakony i to, co właśnie ksiądz Oko mówił, dawał przykłady. No, i tak sobie zadajmy pytanie, no panie, jak długo jeszcze to będziemy mogli wytrzymać? A przy tym okazji również świat jest, ten świat pogański, ten świat, który nas otacza, w którym musimy żyć, nie ma dla nas miłosierdzia i musimy się z tego rozliczać, więc ja myślę, że Pan Bóg będzie bardzo w tej chwili dla nas surowy i będziemy musieli przejść te bardzo duże oczyszczenia. No, jak mówią, że Kościół jutra to będzie Kościół bardzo mały. Takie słowa napisał ojciec Pio, tutaj mam napisane, powiedział ojciec Pio, że Kościół będzie kiedyś tak mały, że zostanie mała grupa ludzi wiernych, którzy będą trwali przy Jezusie i Maryi. No więc myślę, że jeszcze nas długo czeka różnych przeżyć. Będziemy świadkami wielu wydarzeń na świecie i w Kościele. No ludzie będą odpadać, ludzie będą rezygnować. Nie daj Boże, żeby tak było, ale już, no przecież widzimy, no apostazja za apostazją, nawet oficjalne czy nieoficjalne, 80-90% gdzieś tam w miastach w Polsce, mówili mi koledzy księża, młodzieży wypisuje się z nauki religii, no więc tych ludzi już tracimy i to w nienawiści do Kościoła, prawda, do nas. Więc to są takie pewne rzeczy, które są bardzo dużym niepokojem, a jednocześnie musimy wiedzieć, że musimy spotkać Jezusa. Każdy kapłan, każdy wierny. Dziś musimy spotkać Jezusa Chrystusa w swoim życiu, w swojej wierze, w swoim powołaniu, gdziekolwiek jesteśmy, bo na tradycyjnym chrześcijaństwie kulturowym daleko nie zajedziemy. Już to wszystko wali się w gruzy, prawda? Tak jak wczoraj była taka piękna Ewangelia, znana nam, jak Jezus mówi o budowaniu na skale i na piasku. No i upadek był straszny, tam pisze. Kiedy budowaliśmy wszystko na piasku, nie było tam relacji z Jezusem Chrystusem, nie było żywej wiary, to runął ten dom. W tej chwili właśnie wieje już w pięciostrowej skali Buforta. Już wieje najbardziej i te domy walą się na naszych oczach. Jeden po drugim, prawda? Więc musimy bardzo być czujni i uważni i mówić, czy ja jestem tylko chrześcijaninem z nazwy. Bóg nam daje dzisiaj szansę, będę kiedyś jeszcze o tym mówił. Bóg nam daje szansę, aby na nowo się otworzyć, na nowo zacząć w moim życiu, kapłańskim czy osoby świeckiej. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to w najbliższych miesiącach możemy być świadkami naprawdę świadkami tragedii Kościoła jako instytucji, ale również naszych osobistych tragedii, czy kapłańskich, czy świeckich. No i druga rzecz to jest ta otwartość, Pani mówiła o Kościele. No więc właśnie to jest następna tykająca bomba. No wie Pani, bardzo dużo o tym można o tym mówić, ale katolicy otwarci to są katolicy, którzy sprzedają ludziom miraż Kościoła, o którym Jezus nie mówił, który Jezus nie miał na myśli. To jest i wobec tej ignorancji, która dzisiaj panuje w Kościele, laikacu, ludzi, ignorancji, gdy chodzi o wiedzę w swojej wierze, gdy chodzi o pogłębienie. No więc tacy ludzie, którzy są tak zwani otwarci, katolicy, chrześcijanie, ci ludzie naprawdę robią straszną manipulację, i oni przekabacają ludzi na swoją stronę, mówiąc, musisz być tolerancyjny, musisz być sympatyczny, musisz być otwarty na różne nurty i tak dalej, i tak dalej. Bardzo jest to niepokojące, ponieważ tych otwartych katolików to nie są tylko ludzie świeccy, ale to są ludzie duchowni, ludzie, którzy mają wpływ nieraz poprzez nawet YouTube'a, poprzez swoje kanały na dziesiątki czy nawet setki tysięcy ludzi młodych i naprawdę bezczelnie manipulują tymi ludźmi. No wystarczy posłuchać
jednego czy drugiego, który jest obdarzany jakąś wielką chwałą, sławą jakiegoś wielkiego guru, który ma receptę na każde pytanie, ma odpowiedź, receptę na wszystko. Oni forsują takie właśnie chrześcijaństwo otwarte, łatwo, miło, przyjemnie i odnoszą wielki duszpasterski sukces, bo są popierani przez przełożonych, przez biskupów. Ich się nic nie rusza. Oni mogą mówić herezję, oni mogą mówić nieprawdę, oni mogą zmyślać, oni mogą mówić pod siebie. Łaskotecz tych ludzi, którzy żyją w grzechu. Nie przejmuj się, wszystko jest dobrze, Pan Bóg cię kocha. I ci ludzie jeszcze mają poklask od przełożonych, od wsparcia od nich, bo niestety no, w takim dzisiaj żyjemy kościele, bo jest duszpasterski sukces. Dzisiaj się patrzy na sukces jeszcze duszpasterski. Jeżeli już nam znikła ta młodzież i ludzie już mają kościół daleko z tyłu w swoim życiorysie, to jakikolwiek sukces jest chwalony, jest nagradzany. Ale pytanie się, czy to jest sukces Kościoła, który mówi prawdę, czy jest to tylko jakiejś demagogii chrześcijańskiej, która jest coraz to więcej. Czy ludzie są naprawdę wspierani przez różne strony internetowe, które są okropne, które są demoniczne, które są nazywają się katolickimi, ale tak naprawdę nic nie mają z katolicyzmem do czynienia. Dopiero jak się bliżej przyjrzymy tego, to dopiero widzimy, że tam nie ma nic katolickiego. I dlaczego jest ten kościół otwarty? I to jest jedna zasada. Każda herezja, każdy grzech i właśnie ta otwartość, fałszywa otwartość kościoła i wyrasta z pychy, bo ja wiem, ja lepiej rozumiem, ja mam jakieś tam charyzmaty, ja bardziej rozumiem teologię, dogmatykę. To jest pycha człowieka, prawda? Ja mam recepty na wszystko, ja tym wszystkim ludziom powiem naprawdę, jak jest dobrze, jaki jest Kościół, jak powinniście żyć od rana do wieczora, stawki, nagrania, prawda, przy pobudce, kiedy idziemy spać, przy obiedzie, ja was będę kierował. I jedna pani napisała takiemu jednemu otwartemu zakonnikowi, że bez ciebie, kochany ojcze, to ja nie mogę wstać z łóżka. Jesteś dla mnie jak kawa poranna. Ja muszę się naładować, słuchając twojej konferencji od samego rana. No ja tak patrzę na to, ja mówię, no chyba się coś komuś poplątało. To ja bym raczej na miejscu tego człowieka powiedział, choćby pomodlimy się razem, a nie bez ciebie nie mogę wstać. Jakby tak o mnie ktoś napisał, no to bym się naprawdę obraził. Bo ja bez ciebie nie mogę dnia zacząć jak poranna kawa. Ja mówię, do jakiego stopnia to Ta manipulacja przeszła wielu ludzi. To jest naprawdę wielu ludzi zwiedzonych i wielu ludzi zmanipulowanych. I to są ci ludzie, którzy mówią, że Kościół jest twierdza, że Kościół jest, czuje się jak obleżona twierdza, Kościół jest zamknięty, że jest to tylko zmruszała instytucja, że działa według skostniałej, nieżyciowej doktryny, że to jeszcze na dodatek cierpi syndrom właśnie tej twierdzy, że musimy się otworzyć, że musimy iść do tych młodych ludzi, bo najważniejsze są liczby. Zobaczcie, i na moje rekolekcje przychodzi tysiące ludzi młodych. Jak jest cudownie. Tylko człowieku, co ty głosisz tym ludziom? Co ty głosisz tym ludziom? I żadnej krytyki taki człowiek nie przyjmuje do siebie. Bo od razu jest obraza majestatu, od razu jest atak werbalny, słowny, prawda? I to jest dla mnie takim wymiarem, że ci ludzie nie są naprawdę od Pana Boga. Także rysują ten obraz świata, który jest kompletną bzdurą. Kościoła, którego nie ma, który oni by chcieli, żeby był. Ale to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, który Jezus chciał założyć. Tam w tych nauczaniach nie ma o doktorach Kościoła, tam nie ma pism świętych, tam nie ma pism mistyków, oni nie istnieją. Tam się liczą tylko nowinki, które przyszły z zachodu, tam się liczy przeżycie, tam się liczy piękna muzyka, podskakiwanie. Wie pani, to no, o tych rzeczach już wiele się mówiło, więc wiemy o co w tym wszystkim chodzi. Ale tam nie ma miejsca na 2000 nauczania Kościoła, o tym, o czym mówili ludzie przez 2000 lat, z czego mamy czerpiać prawdę. Nie od tych mądrych ludzi, tak zwanych otwartych, ale od tych, którzy
którzy przeżyli już to, którzy są świętymi. I Kościół, i trzeba powiedzieć, bo ktoś powie, no tak, no ale przecież Kościół musi być otwarty. Jest. Mówię naprawdę, Kościół jest otwarty dla każdego bez wyjątku. Na każdego jest bez wyjątku. Ale nawet dla największego grzesznika, tylko jest, wie pani, jeden haczyk. Ten grzesznik musi się nawrócić i zmienić swoje życie. To nie jest łaskotanie jego grzechu. To nie jest mówienie, że nie wierz tam temu czy owemu, bo to są przewrażliwieni i ten ma na odbicie na Maryję, ten ma odbicie na diabła, ten wszędzie widzi diabła, ten wszędzie Maryję. No, tych nie słuchajcie, prawda? To są oszołomy tak zwani. Ale oni widzą grzech, usprawiedliwiają ten grzech, prowadzają ten grzech. Ale o co wchodzi w tym wszystkim? Że Kościół jest otwarty, ale nie na grzech. Kościół jest otwarty na każdego człowieka. Jest na wszystkich ludzi, którzy są w niewoli grzechu. Na tym to polega. I tak było przez 2000 lat. I tak dzisiaj powinno być. Kościół powinien być otwarty na każdego grzesznika. Pozostaje z definicji, powinien być zamknięty na grzech. Nie wolno tego robić, że będziemy grzech usprawiedliwiać. Każdy z nas grzech popełnia. Ja popełniam, biskup popełnia, kardynał popełnia, papież Franciszek popełnia, mam nadzieję, chodzi też do spowiedzi. Wszyscy chodzimy do spowiedzi, bo jesteśmy ludźmi. Ale nie mogę pozwolić sobie, żeby grzech był w moim sercu i żeby ten grzech trwał. I to, co dzisiaj widzimy w Kościele, co się działo, to jest właśnie to, że grzech trwa. Nikt nie rzuca kamieni na tych i nie osądza, którzy zgrzeszyli i powstali, bo na tym polega życie i walka duchowa. Ale na tym, którzy bezczelnie, jak to powiedział ksiądz Oka, kryminaliści, trwali w tym grzechu, trwali jednocześnie w podwójnym życiu, życiu kapłańskim, życiu biskupim, a jednocześnie trwali w najohydniejszych grzechach, czy to był homoseksualizm, czy to były inne grzechy, prawda, czy pedofilia. I mówili, jesteśmy Kościołem otwartym. Jesteśmy Kościołem otwartym. Nie jesteście otwartym Kościołem, jesteście niszczycielami tego Kościoła. Ludzie teraz, no Kościół jest święty, Kościół jest nieomylny, no ale jeżeli takie coś powiem, to wie pan, ludzie powiedzą, no zaraz, zaraz, no jaki Kościół jest święty? No popatrzmy na ostatnie wydarzenia. Jak Kościół może być święty? Jak Kościół może być święty? Ja mówię, słuchajcie, musimy zobaczyć to inaczej, w inny sposób. Jeżeli patrzymy na jakiegoś księdza, czy patrzymy na biskupa, jego urząd jest święty. Jeżeli patrzymy na papieża, to jest papież, nie musi być święty, bo były strasznie papieże w przeszłości, ale jego urząd jest święty, dlatego mówimy Ojcze Święty. A papież ten czy inny może być kompletnie nieświęty lub nawet w drugą stronę. Ale w ten czas, wie pani, mówimy o urzędzie świętym. Urzędu trzeba słuchać. I na tym polega posłuszeństwo. Człowiek, który zasiada na urzędzie, to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli człowiek jest zły, który zasiada na tym urzędzie, on za to odpowie. To, co powiedział kiedyś pięknie jeden z profesorów w takim kazaniu, że na szacunek trzeba sobie zapracować. Czy to będzie szacunek, jako urząd jestem na różnych kapłański, czy proboszcza, czy przełożonego, czy biskupa. Na to trzeba sobie zapracować. Urząd nie daje szacunku. Urząd się otrzymuje i z tego urzędu będziemy się rozliczać. Dlatego Kościół jest święty i będzie święty, ponieważ jest ustanowiony przez Chrystusa. Urzędy są ustanowione przez Chrystusa. Ludzie na nich zasiadający, to jest zupełnie co innego. My grzeszymy. My jesteśmy tymi, którzy zamiast być solą, to jesteśmy tymi kamieniami, tymi resztkami, które, no niestety, jak mówi Jezus, będą podeptane. Także jeżeli Kościół katolicki przypomina nam w czymś, wie pani, twierdzę, to powinien przypominać twierdzę w obronie wiary chrześcijańskiej, w obronie gotowości do obrony depozytu wiary zmartwychwstałego Chrystusa i tego wszystkiego, co Kościół głosił. My musimy być twierdzą i nie wolno nam popuszczać ani na krok. Będą na nas bluzgali, będą nas oskarżali. Tak, ludzie są grzeszni. Czy to jest człowiek świecki, czy to jest ksiądz, czy to jest biskup, arcybiskup, czy to jest kardynał, czy to jest Ojciec Święty. Nas będzie rozliczać Bóg z tego, cośmy zrobili.
albo cośmy nie zrobili, ale Kościół jest święty, ponieważ, jak mówi Pismo, walczymy z przeciwnościami, zwierzchnościami, mocami ciemności tego świata. I na tym to wszystko polega. Te moce zostały teraz wstrząśnięte na całym świecie. Dlatego mamy ten bałagan, jaki mamy. Ludzie, nie rozumiejąc tego, patrząc na poszczególnego księdza, czy biskupa, czy kardynała, na to wszystko, co się dzieje, no dzisiaj wątpią i odchodzą od wiary. Ja się nie dziwię, bo niestety ludzie chcieli widzieć nas świętych, chcieli widzieć w nas ludzi, których można polegać, budować. Ale niestety rzeczywistość jest bardzo inna. Dlatego, wie Pani, Kościele tym otwartym, tym ludzi, którzy głoszą ten otwarty Kościół, często bardzo negatywnie, otwartych na świat, to jest otwarty Kościół na całe to zło, na to wszystko, co przychodzi z zewnątrz. I dlatego poprzez ten otwarty Kościół, na to, co wpuściliśmy do Kościoła, bo chcieliśmy zyskać ludzi, chcieliśmy zyskać liczby, chcieliśmy zyskać popularność, zrobiliśmy wielki, wielki błąd, bo poszliśmy na kompromis z wiarą, z Pismem Świętym, z wiarą Kościoła, z tradycją, z katechizmem. I to niestety idzie od samej góry. I dlatego jest to wielkie zamieszanie. Dlatego dzisiaj jest profanacja kościołów. Kościoły płoną. Będą marsze będą marsze inne. Jest ta nienawiść. Ludzie, którzy niedawno byli bierzmowani, odchodzą z tego kościoła, bo niestety żeśmy otworzyli kościół na złą stronę, na złe wiatry, na wiatry zła. Dzisiaj to wszystko, wie Pani, pokutuje. To wszystko, co dzisiaj jesteśmy świadkami, no jest bardzo trudną sytuacją dla ludzi świeckich, dla wielu wspaniałych i uczciwych kapłanów, biskupów, którzy no chcieliby widzieć Kościół otwarty na ludzi, zamknięty na grzech. Kościół, który będzie świecił, Kościół, który będzie solą ziemi, który będzie prawdziwy. Ale no wiemy, no przy takiej wielkiej instytucji, jaką jest Kościół, nie da się uniknąć skandali, korupcji, kłamstwa. Więc to wszystko, za to wszystko dzisiaj musimy płacić wielką cenę. No, ci ludzie, którzy nazywają się otwartymi, którzy powpuszczali zło, grzech, kompromis do Kościoła, to jest piąta kolumna w Kościele. To są ci, którzy przebrani za duchownych, różnych godności, narobili największego zła i robią w dalszym ciągu. To dopiero jesteśmy świadkami początku tego, co możemy być świadkami w przyszłości. Obym się mylił. No szatan, wie Pani, to wykorzystuje. To szambo jest. Dopóki to szambo nie oczyścimy. Nie będziemy udawać, że szambo jest spa i jacuzzi. Wchodzimy sobie i nam jest miło i przyjemnie. No niestety nie da się. Jeżeli będziemy się dalej okłamywać, będziemy udawać, że nic się nie stało, będziemy mieć dalej politykę przemilczania, pobłażliwości i tą taką jakoś to będzie, wszystko się ułoży. Ja myślę, że jesteśmy w wielkim, wielkim błędzie. To szatan będzie w ten czas rozdawał karty i Bóg do tego dopuści, aby nas upokorzyć, naszą pychę. I zostanie rzeczywiście tam malutka garstka ludzi, która no, zostanie wierna Chrystusowi. Na zakończenie chciałbym przeczytać słowa arcybiskupa Sheen, który no, z jednego tam od was wspaniałego kapłana. No szkoda, że nie jest błogosławiony. Mam nadzieję, że będzie, ale napisał takie piękne słowa. Kościół nie jest bytem trwałym, jest bytem umierającym, który wciąż powraca do życia. Prawem ciała jest prawo głowy, ukrzyżowanie i pusty grób. Kościół przeżył w historii cztery wielkie śmierci, które miały miejsce mniej więcej co 500 lat. Pierwszą śmiercią był upadek Rzymu, który tak wstrząsnął świętym Hieronimem, iż myślał on, że nadejdzie koniec świata. Święty Augustyn spędził 18 lat, pisząc swoje miasto Boga
i tłumacząc, dlaczego Rzym upadł. Drugą śmiercią była inwazja muzułmanów, którzy zniszczyli kościół w Afryce Północnej oraz schizma wschodnia. Trzecią śmiercią był czas reformacji, gdy reformatorzy zreformowali dogmaty, mimo iż tym, co wymagało zmian, była moralność. Żyjemy w czasach czwartej śmierci Kościoła, których wrogami nie są Hunowie, schizmatycy ani heretycy, tylko świat, w którym Kościół żyje. Duch tego świata, który nas wykańcza. To jest to właśnie otwartość. Zamiast być tą twierdzą broniącą, wie Pani, prawdy Chrystusowej, tego diamentu, tego złota, które powinno się świecić, tego depozytu wiary, który Kościół przekazywał przez tyle stuleci, to otworzyliśmy się i otwieramy. I skutki, i owoce tego dzisiaj widzimy. Część ludzi odchodzi poprzez skandale moralne w Kościele, są zgorszona. Część ludzi odchodzi, ponieważ właśnie co powiedziałem, widzą w Kościele skostniałą instytucję, nie jesteśmy zbyt otwarci. I to, co powiedziałem, Jezus tak, ale Kościół nie, hierarchia nie. Jezusa będziemy wierzyć, bo Jezusa kochamy, ale my już takiemu Kościołowi musimy podziękować. No jest to straszny dramat, dlatego musimy modlić się, żebyśmy trwali. Ja pierwsze też, każdego dnia, Panie, daj mi tą siłę, abym tej wiary nie stracił, nie? A co jeszcze może przyjść, to nie wiem, no, nie mam żadnego wpływu na politykę Kościoła, jak sprawy będą się toczyć, nie? Smutne jest tylko to, jak co chwilę właśnie diabeł wrzuca kolejny granat i to coraz silniejszy, coraz to większa szamba, coraz to więcej jeszcze, to wszystko się rozpryskuje i coraz to bardziej jeszcze ludzi zniechęca do Kościoła. No ciężkie czasy, trudne czasy, ale nie wolno nam się załamywać. Trzeba wziąć Pismo Święte, wziąć różaniec do ręki i to, co powiedział ojciec Pio, Kościół będzie malutki, będzie bardzo okrojony, zostaną może puste kościoły, zostaną puste zakony, puste zgromadzenia. Tego nie będzie, może będziemy działać w inny sposób. Kościoła nie zniszczą, bo Kościół jest Boży. Kapłaństwa nie zniszczą, zawsze zostaną kapłani, zawsze zostaną wierni biskupi, kardynałowie. Ci, co walczą i ci, co naprawdę mają wiarę. I o tą wiarę, wie Pani, dzisiaj módlmy się wiarę, którą mamy wspaniałych świętych, wspaniałych wojowników, jak święty Maria Vianney, który dzisiaj pewno byłby ukrzyżowany i może dostałby, popadłby w kary kościelne za to, co mówił i co głosił, jak wszędzie widział diabła, prawda, a dzisiaj jest świętym, jest patronem nas proboszczów, prawda, kapłanów. Dlatego nie tylko módlmy się za jego przyczyną, ale też czytajmy i bierzmy przykład, jaką Vianney miał odwagę mówić do tych ludzi, prawda? Cierpiał, modlił się, pościł, ale wygrał. Dzisiaj jest wielkim, wielkim świętym. Dlatego bierzmy przykład z tylu wspaniałych poprzedników, kapłanów, ludzi, którzy też walczyli. Każda epoka miała swój wielki problem, ale dzisiaj to jest, wiemy, świat jest wielkim, globalną wioską, wielką globalną wioską, więc cokolwiek się stanie na końcu ziemi, no to huczy z drugiej końca świata, więc dzisiaj każde zło jest jak echo, rozchodzi się, tak jak powiedziałem, ten wiatrak, rzuci się coś w jednym miejscu ziemi, jakiś brud, to rozbryzguje na cały świat. I dlatego w takich warunkach żyjemy, w takich trudnych czasach żyjemy, no i niestety głębia przyzywa głębię wodospadów. Dzisiaj potrzeba naprawdę głębi duchowej, żeby wyjść na tą głębię. Inaczej naprawdę zaczniemy tonąć i to, co obserwujemy, się dzieje z wieloma dzisiaj chrześcijanami, z wieloma braćmi w kapłaństwie. No niestety nie wytrzymujemy tego duchowo i psychicznie. Dlatego, ale nie traćmy wiary, to Chrystus jest naszą głową, On jest naszym Królem. I jeżeli musimy przejść przez te momenty trudne, niezrozumiałe dla nich, tym bardziej przylgnijmy do tej nowej drogi. Zmieniajmy swoje życie codziennie. Zostawmy te nasze szamba gdzieś są, uregulujmy te sprawy, wyczyśćmy i w ten czas dopiero będziemy mieć tę siłę wewnętrzną, aby dalej walczyć. I tego życzę
i sobie, i wszystkim moim braciom w kapłaństwie, i życzę też naszym przełożonym, biskupom, no i życzę ludowi dzisiaj tak pięknie wiernemu, modlącemu się za nas. I za to bardzo serdecznie dziękuję. To my bardzo serdecznie dziękujemy. Podobnie jeszcze wtrącę zdanie. Podobnie, gdy słyszymy o nowej ewangelizacji, myślę, że wówczas powinny się zaświecić czerwone światełka, jaka to jest ewangelizacja. I reasumując to wszystko, co ksiądz powiedział, czyli współczesny Kościół to droga do upadku i zniszczenia naszej wiary i niszczenia też naszego Kościoła. Tak jest, no ma pani rację, no nowa ewangelizacja, no czasami jak się, oczywiście są wspaniałe inicjatywy i wspaniałe rzeczy wielu wspaniałych kapłanów robi i mówi i ludzi świeckich dzisiaj, bo świeccy mogą więcej jak kapłani, ale też niestety widzimy nową ewangelizację i coraz to bardziej otwieranie się na niezdrowe wiatry, które przychodzą ze świata, gdy chodzi o życie moralne, gdy chodzi o życie wiary, o prawdy wiary. No, takie otwarcie jest straszne i raz spuszczona zaraza jest zarazą i potem ta zaraza przekazywana no, nie ma nic wspólnego z nową ewangelizacją. Nie? Jeżeli nam będzie chodzić tylko o liczby i o sukces duszpasterski, to jesteśmy politowania naprawy godni. Chyba nie o to wszystkim chodzi. No ale niestety, no, jak powiedziałem, podstawą tego wszystkiego, wie pani, jest pycha. Nie? Jeżeli ktoś chce, uważa się, że wszystkie rozumy zjadł i od niego się chrześcijaństwo zaczęło i on jest jedyny, który Kościół uratuje, no niestety potem już wchodzi w taką pychę i tak się sam nakręca, że zapomina o tym, że może pobłądzić. Nie? Tylko najgorsze jest w tym, wie pani, że bierze za sobą tysiące ludzi. Nie? Jak ktoś powiedział, że jeżeli kapłan idzie do piekła, to za sobą pociąga tysiące ludzi. Jeżeli idzie do nieba, to za sobą bierze tysiące ludzi. No, wolę to drugie raczej niż to pierwsze, bo i wie pani, drżę o to, żebym ja kogoś nie zgorszył, żebym każdego dnia, prawda, nie robię z siebie jakiegoś guru, wszystko wie i wszystkie rozumy zjadł. Komu mogę pomóc, to pomagam. Dzielę się z tym, co widzę, co słyszę, co sam przeżywam i wiem, jak wielu ludzi też to pomaga, prawda? Ale nie robię z siebie alfa i omegi i po prostu jest to rzecz okropna. To jest niesamowite zwiedzenie, które jest i które się obserwuje i które jest popierane, no niestety jest popierane przez wielu jako jedyna i słuszna droga. A niestety zobaczą wcześniej czy później, jak szatan bardzo ich zwiódł na manowce. No, ale no, co ja zrobię? No, tak było, tak jest i tak będzie. Dlatego musimy się zawsze pilnować i uczyć się tej pokory, bo to jest najważniejsze. Każdemu z nas grozi, że nam, jak to się mówi, w którymś momencie odbije palma i prawda, woda sodowa zrobimy z siebie cel życia wielu ludzi. Nie? A to jest po prostu tragedia. To ma być Jezus i nikt więcej. Serdecznie księdzu dziękujemy i każdy z nas czuje podobnie, że księdzu naprawdę autentycznie zależy na ratowaniu nas, naszych dusz. Także chylimy czoło i wielkie Bóg zapłać księdzu za te wszystkie słowa, za tą troskę o nas. I księże... No staram się, bo mówię językiem prostym, tak patrzę na różne rzeczy i o to chodzi, bo ludzie chcą rzeczy prostych i zrozumiałych. Ludzie rzeczy prostych się nie rozumieją. Tu żadne wielkie traktaty teologiczne, słowa i cytowanie wielkich mistrzów, no, to nie tędy droga. Ludzie chcą po prostu prostoty z serca i prostej do prostego serca, prawda? Jak to się kiedyś mówiło, takiej łopatologii, ale ja też jej czasami potrzebuję, prawda? I słucham ludzi i słucham księży, i wspaniałych też wywiadów właśnie na waszej stacji i też się buduje, prawda, księdzem Zaleskim, księdzem Oko, księdzem Bąkiem i ludzi, którzy naprawdę i innymi księżmi, którzy tam macie i różnych innych tych stacji, którzy są no, wspaniali i też słucham, bo wiem, że potrzebuję wsparcia i pomocy w tych trudnych czasach, a nie mówię, że ja wszystko wiem i koło mnie się ziemia kręci. No niestety... No niestety tak nie jest, więc także też dziękuję im też bardzo i dziękuję wam, że robicie tak dobrą rzecz, nie? Że to cały świat wszędzie może słuchać. No dzisiaj nie jesteśmy samotnymi wyspami
I musimy się wspierać, bo naprawdę jest ciężko. Księże, już na koniec, na ten czas Adwentu poprosimy o błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten czas, który możemy spędzić razem. Jesteśmy teraz w czasie, kiedy oczekujemy Twojego przyjścia, w czasach, w których żyjemy, w czasach trudnych, w których jest wiele nam danych znaków, że jesteśmy w jakimś wyjątkowym momencie na zakręcie naszego życia, świata i całego Kościoła. Dlatego prosimy Cię, abyś udzielił swojego błogosławieństwa, abyśmy żyli w prawdzie, Twojej prawdzie, Ewangelii, którą nam dałeś 2000 lat temu, abyśmy jej nie zmieniali, abyśmy żyli w prawdzie o sobie również i w pokorze, znając swoje limity i swoje również upokorzenia. Prosimy Cię, Boże, abyś w tych czasach ciemności nie pozwolił nam zwątpić, a Twoje błogosławieństwo zawsze pokazywało nam drogę na ten jeden mały dzień, na ten jeden krok do przodu, aż dojdziemy do Betlejem, do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym światłem, które oświeca każdego człowieka. Niech to błogosławieństwo na ten Adwent, ale również ten wielki Adwent oczekiwania, wyczekiwania i tych rzeczy, których Bóg nam daje poprzez te wielkie znaki na niebie i na ziemi, które się dokonują teraz w naszym życiu. Niech to błogosławieństwo na nas spełni poprzez poprzez niepokalane serce Maryi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Serdeczne, Bóg zapłać. Bardzo serdecznie księdzu dziękujemy za księdza czas, który nam poświęca, że przyjął nasze zaproszenie. Czekamy już na następną rozmowę. A tymczasem żegnam księdza, Bóg zapłać. Ja również się z Państwem żegnam. Żegna się z Państwem Krystyna Kiwacz z telewizji nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. I któż jak Bóg?